Na początku chciałem powiedzieć, że tak samo przeżywamy. Może oczywiście nie aż tak bardzo jak wy, ale proszę uwierzyć, że jesteśmy przyjaciółmi tenisa, związani od lat i bardzo nam zależy na sukcesie. No ale jakby naszą rolą też jest niestety czasami zadawanie pytań trudnych. No moje pytanie pierwsze odnośnie jest tej sytuacji po drugim secie. No wydawało się, że właściwie mecz jest ustawiony od 1-5 w tiebreaku do zwycięstwa. Jak można wytłumaczyć to takie chyba trochę rozstrojenie psychiczne Jurka po tym drugim secie? Czy ja myślę, że nie było rozstrojenie, to też Marin troszeczkę zaczął lepiej grać w tym momencie. Jurek zaczął grać troszeczkę mniej dynamicznie, nie był tak bardzo przy piłce. Troszeczkę dostawał więcej czasu Marinowi, a Marin świetnie serwował w tym momencie, także tak czy siak, no nie działo się nic ważnego do po 4 w trzecim secie. Dopiero potem zaczęło się trochę problemów z naszej strony. I pierwszy breakpoint i wykorzystany przez Marina i Marin jakby uwierzył w siebie i poszedł za ciosem. Macie poczucie z takiej sportowej złości, straconej szansy? Jakie to są w tej chwili odczucia? No bo ta konferencja prasowa była nietypowa, bardzo nerwowa. No tak, była nerwowa, bo emocje są olbrzymie. Także jeżeli się prowadzi 2-0, jest szansa, czuje się, że można pokonać przeciwnika i ten mecz się wymyka i wymyka się zwycięstwo z całego meczu, no to jest bardzo duży szok i też te emocje są negatywne. I czasami się zastanawiam, że może lepiej by było tak zostawić sportowca troszeczkę samego, żeby nie było tej konferencji, dać mu trochę czasu, żeby ochłonął, bo on to przeżywa niesamowicie. Jurek zostawił wszystko, co miał dzisiaj, całe serce, całe swoje zdrowie, nie wyszło mu i potrzebuje trochę czasu, żeby okrzepnąć. Na pytanie o przyszłość tej reprezentacji pan powiedział, że mamy najsilniejszy skład i że decyzja o tym, czy pan pozostanie kapitanem, zależy od zawodników. Czy czuje pan wsparcie zawodników w tej kwestii? Ja czuję wsparcie, no, dogadujemy się bardzo dobrze, te relacje są nasze bardzo, bardzo bliskie, oni mają zaufanie do mnie, także na dzień dzisiejszy to nie ode mnie zależy. Tak? Padają głosy, że może brać młodych czy coś. Ci zawodnicy są najlepsi i bierzemy najlepszych, chcemy osiągnąć najlepszy wynik. Oczywiście za każdym razem mamy młodego zawodnika przy nas, który z nami trenuje, żeby go wdrażać. Na dzień dzisiejszy korzystam z najlepszych możliwych zawodników.